Czuję się raczej słabo w tym sezonie. Szósty wyścig dnia. Clausen, Ferjan, Malecha i Antonin Swap. Najlepszy start Ferjana. Ciasno zrobiło się na pierwszym łuku. Dyktował warunki Słoweniec. Troszeczkę tam rozepchnął Malechę. Malecha uderzył w motocykl Antonina Swaba. Ten z całym impetem upadł na tor. Zderzył się z bandą długo. Czech leżał na torze, ale na całe szczęście, o czym za chwilę się Państwo przekonają, Czechowi nic się nie stało, o własnych siłach stała jest, jednak został odwieziony karetką do parkingu, ale w powtórce tego wyścigu wystartował, a sędzia Sławomir Jędraś podjął decyzję, że winnym upadku Antonina Swaba był Karol Malecha i on z powtórki został wykluczony, choć pierwszym chyba, który rozpoczął to domino, był Matej Ferjan, który wyłamał motocykl, przestraszył się tego Karol Malecha. Nie było tam jednak chyba kontaktu z zawodnikiem Iskry Ostrów. Był kontakt pomiędzy Malechą a Swabem. Malecha w powtórce nie wystartuje, a Antonin Swab na starcie się pojawi.